Gosiu, ważne pytanie. Twój ulubiony zamek albo pałac w Polsce? Co najmniej dwa ulubione znajdują się w województwie opolskim. Jeden jest za nami, a drugi jest to pałac Kopice. Nie jest tak odrestaurowany jak ten, w ogóle nie jest odrestaurowany, niszczeje, ale jest przepiękny i też go Wam pokażemy. A jeżeli macie dzieci, to warto je wysłać tutaj na kolonie, które są organizowane w tym zamku. Kolonie z Harrym Potterem, więc jeżeli ktoś jest... Ale tylko dzieci, ja też bym się wybrał. Zabieramy Was na podróż po województwie opolskim, Gosiu. Tak, zaczynamy tę podróż od takiej perełki województwa opolskiego, czyli Zamek Moszna. Często mówimy zamek Moszna czy zamek w Mosznej, a budowla za mną nigdy nie spełniała funkcji obronnej, więc jest to pałac. On ma bardzo wiele ciekawostek, na przykład to, że posiada 99 wież, 365 pomieszczeń, a do 2013 roku mieścił się tutaj szpital psychiatryczny. Gosiu, a ma ten pałac czy zamek jakąś legendę? Ma legendę. Legenda jest związana z Białą Damą, którą jest guwernantka. Była zakochana w hrabim, który tutaj mieszkał. No i niestety ona popełniła samobójstwo. I słuchajcie, ona chciała, żeby jej prochy były rozrzucone w Wielkiej Brytanii. No ale hrabia był trochę skąpy. I jej prochy rozrzucił tutaj w parku. I teraz to miejsce nazywa się Wyspą Miłości. I my teraz tam pójdziemy. No i jesteśmy na Wyspie Miłości. To właśnie tutaj zostały rozsypane przez hrabiego prochy nieszczęśliwie zakochanej guwernantki. Jesteśmy w Muzeum Wsi Opolskiej. Czas zwiedzania możemy sobie wybrać drogę albo czerwony, albo niebieski. Który byś wolał? Tylko nie patrz na czas. Czerwony czy niebieski? Czerwony. Czerwone. To 2 godziny, Bogdanie. To ja nie wiem, czy na Bachu się na to zgadza, bo jest ciepło. No tak. Ale o tutaj do tego miejsca bym chciała dojść. Zobacz, do tego stawiku z pomościkiem. To idziemy. Z widoczkami. No to chodź. Jesteśmy w Prudniku. Tutaj widzicie wieżę zamkową, zwaną wieżą Woka. Tutaj kiedyś stał zamek. Wybudował go czeski możnowładca, który się nazywał Wok. Pozostałością jest właśnie ta kamienna wieża, która ma 41 metrów. A jak się wejdzie tam na górę, to można podziwiać panoramę Gór Opawskich, no i całego miasta. Jest to najstarsza wieża tego typu na Górnym Śląsku. Gosiu. Poczekaj, bo zanim dotkniesz, to opowiem Ci historię, dobra? Dobrze, to powiedz. Macie pycha w miłości? Może po wizycie w Prudniku to się zmieni, bo podobno wystarczy tutaj przyjechać, dotknąć ptaszka, który siedzi na ramieniu wawrzaka. Ptaszka? No, zwierzęcia tego. Tak. Ptaszka na ramieniu. Tego na ramieniu znaczy. Tak. I może Wasz los i Wasza miłość zostanie odwzajemniona. A legenda jest taka, że obecny tu wawrzek i obecna tam wiewióra byli w sobie bardzo zakochani, no ale jak to w życiu bywa, ona pomimo, że kochała jego, wybrała innego. Po latach, szczęście, poczekaj, miłość. Po latach okazało się jednak, bo jeszcze gdzie jest ta studnia, nie? Bo jeszcze jej nie było wtedy. Po latach okazało się, że jednak jest nieszczęśliwa z tym drugim i że jednak nadal kocha wawrzaka. No on też ją nadal kochał, no i, ale nie mogli być razem. Więc ona go poprosiła, żeby na znak miłości do niej wybudował tutaj studnię, bo ona mieszkała tu, a po studnię musiała chodzić daleko, a chciała mieć blisko. Więc wawrzak... Czyli to chodzi o to, że on jej załatwił prosecco, załóżmy, nie? No wodę jej załatwił. Nie, nic z tego nie było? No podobno się tutaj spotykali przy tej studni. A, czyli zdradzała tego swojego pierwszego męża. No tak, ale to jest... I to jest szczęście miłości. Nie, właśnie to jest historia nieszczęśliwej miłości, ale właśnie dlatego jest ten ptaszek. No. Że... O ten ptaszek, no. Tak. Że jak tutaj się przyjedzie i dotknie się tego ptaszka, to może Wasza miłość zostanie odwzajemniona. Ja nie dotykam, bo ja mam odwzajemnioną miłość, więc nie muszę.
Ty też nie dotykaj. Czekaj. No. Jesteśmy w Krapkowicach, w ogóle miasto nas, szczerze powiem, zachwyciło. Niesamowity rynek i uliczki, a za mną jest wieża Bramy Górnej. I co jest najfajniejsze, że tam na samą górę można wejść z psem. Bilet kosztuje 5 zł i wchodzi się 3 piętra, wiem dobrze, bo wiecie, że ja mam lęki schodów, a te schody nawet nie są takie strasznie strome, więc każdy, kto ma podobnie jak ja, że boi się stromych schodów, to spokojnie poradzicie sobie i można wejść z psem, to jest najfajniejsze. To idziemy. Idziemy. Chodź. Idziemy na górę. O, powoli, powoli. Uważam, poczekaj. No, znajdujemy się na samej górze. Ptaków nie ruszaj, mordo. Gosiu, chodź. Dajesz radę. No, chodź, idziemy na podest. No, chodź. Głogówku. Jest tutaj zamek Oppersdorfów i baszta więzienna. No i słuchajcie, ten zamek nie należał ani do najpiękniejszych, ani do największych, ale jak pisał sam ojciec Jana III Sobieskiego, podobno było tu najpyszniej i dziwnie wesoło, więc możemy się tylko domyśleć, co się działo za tymi murami. Z ciekawostek, to w tym zamku podczas wojny polsko-szwedzkiej przebywał król polski Jan Kazimierz i również Ludwig van Beethoven. I on tutaj nawet zadedykował właścicielom jedną ze swoich symfonii. A klawesyn, na którym grywał, był przechowywany przez rodzinę jako no, cenna pamiątka. Obecnie ten klawesyn znajduje się w muzeum w Pszczynie. Z ciekawostek, to tutaj mieścił się w czasie wojny szpital wojskowy, później Uniwersytet Ludowy, no teraz pałac jest w rękach prywatnych, no i mieści się tutaj restauracja, ale on wygląda naprawdę jak z bajki, jest przepiękny, cudowny i naprawdę polecam Wam zobaczyć. Ja żałuję, że my wcześniej, będąc w województwie opolskim, tutaj nie trafiliśmy, a w sumie byliśmy kilka razy, no nawet jak odbieraliśmy naszego Nawaszka, bo nasz Nawaszko właśnie jest z województwa opolskiego, dokładnie z Lichyni, czyli tak naprawdę rzut beretem stąd. Znajdujemy się na wieży widokowej w zamku w Otmuchowie, zamku biskupim. Z jednej strony mamy jezioro Otmuchowskie, tam mamy jezioro Nyskie, ale zanim pojedziemy dalej, no to chyba czas na legendę. Legendę niezwykłą i z dreszczykiem. Ja jak ją poznałam, to przeszedł mnie dreszcz. No to zaczynamy. Zamek ten za męstwo i odwagę w walce z Tatarami otrzymał rycerz Henryk, no i stał się kasztelanem. On tutaj mieszkał na tym zamku, czasy były ciężkie, mieszkał tutaj sam razem z Sokołem, który stał się jego przyjacielem, towarzyszem, no i zapewniał mu też pożywienie, bo on razem z tym Sokołem polował. Wszystko było pięknie do czasu, kiedy Henryk postanawia, że pojedzie na bal do dworu w Nysie. Tam spotyka piękną baronową Emmę, no zakochuje się w niej, ale kobieta nie odwzajemnia jego uczuć. Załamany wraca tutaj na zamek i jedyną jego przyjemnością są polowania razem z Sokołem. Jakie było jego zdziwienie, kiedy pewnego razu do jego drzwi puka posłaniec Emmy
i pyta, czy Emma mogłaby tutaj zanocować, ponieważ jest w pobliskich lasach na polowaniu, no i strudzona polowaniem, chciałaby się zdrzemnąć i posilić. Henryk, z jednej strony zadowolony, że chce do niego przyjechać Emma, a z drugiej strony myśli, przecież nie mam nic w spiżarni, co ja zrobię. Czasy były ciężkie, on zwierzyny nie było. Z tego wszystkiego w akcie desperacji wziął miecz, odciął sokołowi głowę, upiekł i podał Emmie. Wzruszona tą historią postanowiła, że wyjdzie za niego za mąż. No ale sami ocencie, czy gra była warta świeczki, a raczej głowy sokoła, który był jego przyjacielem. Dla mnie osobiście ta historia jest straszna. Tak powiem, wyobraź sobie. No nie wyobrażam sobie, no mówię ci, że straszna. W akcie desperacji odcinamy na Waszkowi głowę, no przecież to jest masakra. Napiszcie nam, jaki jest morał tej historii, tej legendy. Warto czy nie warto stracić głowę dla kobiety? Nie swoją głowę, no, ale on też głowę przyjaciela. Nie, on stracił głowę, no i sokół stracił głowę. On też stracił głowę? No on stracił głowę dla niej, bo się w niej zakochał. No słuchaj. Jesteśmy w tym zamku, gdzie ten sokół stracił głowę. Tu będziemy nocować. Ja się boję, że to jest sokół. Nie, ja w ogóle tego i tak nie zjem, bo tylko sam sos. Jesteśmy teraz w Nysie, jest to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i jedno z najstarszych na Śląsku. A tutaj wybudowana w 1701 roku fontanna Trytona, ona była wzorowana na tej fontannie z Rzymu. I od tamtego czasu mówi się, że Nysa jest to śląski Rzym dzięki tej fontannie. Ona teraz nie działa, no ale jest ładna. I może być takie leciutkie kopiarstwo. Ej, ale zobacz, leciutkie, tak skopiowali z Rzymu, no. Ale kto to się na Rzymie, wiesz, nie inspirował, nie? No i nie wzorował. No ale poczekaj, bo jeszcze byśmy tutaj cyknął piękne zdjęcie z tą fontanną Trytona. Dorobisz w Photoshopie tryskającą wodę. Dobrze. Jesteśmy w Paczkowie przed domem Kata i właśnie tutaj może zacząć się nasza podróż w czasie. Podróż do czasów inkwizycji i polowań na czarownice. Tu w Paczkowie zaczyna się szlak czarownic, który biegnie na pograniczu polsko-czeskim od Paczkowa do czeskich Mohelnic przez Otmuchów i Nysę i poznajemy miejsca związane z procesami i samosądami na czarownice. Także w drogę! A właśnie a propos, taka ciekawostka, pan w zamku w Mosznej powiedział nam, że pierwszy taki piec do palenia ciał powstał w Nysie. No właśnie dlaczego? No bo tam palili czarownice. To idziemy. Nie, w Nysie już byliśmy, Bogdanie. A teraz szlakiem czarownic jedziemy dalej. No to jedziemy dalej. Tak na Waszko? Ale Bogdanie, to ty byś był katem, a ja bym była czarownicą? Tak, mordo. Ruszamy dalej. No to już idziemy. Znajdujecie się Państwo w zbiorniku gazu. Zbiornik do 15 lipca 1977 roku magazynował 600 metrów sześciennych gazu z Paczkowskiej Wielkiej. Try it.
stronie jest to muzeum. Tu nawet widać tego Pontiaca i Mercedesa. A tutaj dookoła winnice. I fajnie, bo wina, szczepy nazywają się tak jak samochody. Na przykład Testa Rossa i tak dalej. Testa Rossa. Będąc w województwie opolskim, nie mogłam nie przyjechać tutaj, bo jest to moje ulubione miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o pałace i zamki. To jest właśnie pałac w Kopicach. I z tym pałacem wiąże się historia śląskiego Kopciuszka. Mowa o Joannie Gryzik, która była córką służącej i której Karol Godula przepisał ogromny, ogromny, ogromny majątek. I ona z bardzo biednej stała się bardzo bogata i dlatego śląski Kopciuszek. Ale ta historia na tym się nie kończy. Nie spodobało się to rodzinie Goduli. No i oni za wszelką cenę chcieli odzyskać majątek. A zapis w testamencie mówił, że jeżeli Joanna nie urodzi dziecka, to cały majątek przejdzie z powrotem w ręce rodziny Goduli. No więc oni urządzali na nią polowania, można tak powiedzieć. Chcieli jej śmierci. Na szczęście ona się ukryła w zakonie. Później, kiedy dorosła, już miała dzieci, wyszła za mąż i kupiła właśnie ten oto pałac. Zamek Linhartowy, a za rzeką i za tymi drzewami jest Polska. Także będąc w województwie opolskim, warto tu przyjechać, zobaczyć ten zamek, bo naprawdę jest wyjątkowo piękny. Znajdujemy się w Jawornikach, niewielkiej miejscowości w północnych Czechach, u podnóża Gór Złotych. Jaworniki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie z granicą Polski. Zdecydowanie największym skarbem tej miejscowości jest zamek w Jawornikach. Proszę, tam na górze. Jest przepiękny. No i on został przekształcony z gotyckiej twierdzy w renesansową rezydencję. Zdecydowanie tutaj góruje nad miastem. A mówi się, że idziemy Paczków... Tam na górę? Idziemy, tak. A jeszcze tylko jedno powiem, że Paczków, z którego właśnie jedziemy, tak naprawdę mieliśmy tutaj 5 minut drogi z Paczkowa? 10? 7. No, że Paczków i Jawornik to są dwa miasta, ale mają wspólną historię. O, widzicie. Ciekawe, czy mają wspólną kawę, jak on napił się kawki. Ciekawe, ty wiecznie albo jeść, albo pić, albo... A to polega podróż bez planu. Oglądałeś kiedyś kanał bez planu? Poczekaj, ja tutaj muszę wyciągnąć moje notatki. O. Bogdan wszystko musi mieć w komputerze, ja muszę mieć wszystko zapisane. Jedni muszą mieć wszystko w komputerze, a inni mogą mieć wszystko. Znajdujemy się po czeskiej stronie, blisko polskiej granicy. Gosia jem właśnie moją zupkę. Czoskową. A zatrzymaliśmy się do tego, że Bogdan uwielbia, jak to się nazywa? Knedliczki chorzkowe, tak. No i przyszły knedliczki chorzkowe. Ja to jednak to jest wersja z wołowiną, to jest wersja z wieprzowiną i kapustą. Także pół na pół, Gosiu, pół na pół. Pół na pół. I kolejny zamek tuż przy granicy z Polską. Śleskie Rudoltice, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Słuchajcie, no nazywany śląskim Wersalem. I za tym zamkiem jest przepiękny ogród, więc jak tutaj będziecie, to koniecznie musicie przejść dookoła. No jest rewelacyjny, przepiękny.